wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na Get Ready, ale tym razem innym, teraz, tym razem mówimy również... Tym razem inne, w sensie takim, że będę właśnie mówiła dzisiaj, więc będzie na pewno dłużej niż zwykle w moich Get Ready. I dzisiaj zrobimy sobie makijaż taki też ciemniejszy, rdzawy w moim ostatnio ulubionym kolorze bardzo, ale to bardzo lubię się właśnie z taką rdzą, takim złotem. No to jest coś po prostu, co uwielbiam na swoich powiekach. No i co, moi drodzy, bez żadnego gadania zaczynamy. Żeby nie przedłużać, i dziś na twarz nałożę dwa podkłady, a mianowicie Ingrid Cosmetics Ideal Face w numerze w kolorze 15, czyli naturalnym, oraz Perfect Stay od Astora i to jest numer 100. One mają bardzo podobne kolorki, ten delikatnie jest jaśniejszy i właśnie sobie je pomieszam dzisiaj na twarzy. Także nałożymy szybciutko podkład i wracamy do Was. Będę nakładała jeszcze szybciutko Wam powiem takim skunksem z Lelki. Widzicie, aparat też tak patrzył, mam troszkę jakby za wysoko podniesiony, ale niestety statyw mam już rozłożony na najniższej wysokości i muszę troszkę mieć aparat jednak, że ja, wiecie, patrzę w górę, bo inaczej się nie da. Także nakładamy podkład z kucikiem z Lenki i zaraz jestem. Dobra, moi drodzy, podkład nałożony, troszkę Was zbliżyłam, ale nie za bardzo, bo wydaje mi się, że on, ta kamera na większym zbliżeniu bardziej zamazuje, częściej przynajmniej. Już nałożyłam sobie na powieki bazę z Mio, tą, którą zawsze używam. Jestem z niej jak najbardziej zadowolona. I jeszcze jako bazę nałożę produkt z The One i to jest marka Oriflame. I to jest taki kolor Rose Gold, to się nazywa chyba? Tak, Rose Gold. I to jest właśnie ta seria taka cieni kremowych. I właśnie to jest takie różowe, różowe złoto. Ja bardziej się spodziewałam, że to będzie coś bardziej rdzawego i nałożę sobie to właśnie dla podbicia. Taki ma zamkniętą sypianie i patrzcie, jak będzie teraz mi tu piszczał. Marcin jeszcze śpi, on chyba chce wejść do niego i tak będzie teraz mi tu buczał. Także nakładam sobie to właśnie takie różowe złoto na powiekę jako bazę jeszcze i później będziemy nakładać te cienie właściwe. O. Widzicie, że to jest takie delikatne, właśnie bardziej pomarańczowe, nawet bym powiedziała takie łososiowe złoto. Cicho, Franki. Przestań. Dobra, mamy załatwioną tą bazę numer 2, więc będę korzystała teraz z paletki Make Up Revolution Iconic 3, bo też często pytacie. Przepiękne takie kolory, myślę, że neutralne. I to, co najbardziej mi się podoba, to właśnie ten tutaj rdzawy kolor. To jest po prostu nieziemski, przepiękny i naprawdę korzystam z niego strasznie często. Dobra, i nakładam właśnie ten rdzawy kolor takim zbitym pędzelkiem z Lenki. To jest taka kulka. To akurat nie ma znaczenia kształt pędzelka, po prostu jakimś takim mniejszym, żeby nie był taki szeroki, nakładam sobie na powiekę ruchomą. Dobra, moi drodzy, teraz będę korzystała z ostatniego cienia, takiego ciemnego. To jest taki fioletowo-czarnawy odcień, właśnie z takimi różowo-fioletowymi drobinkami. I nałożę ten cień takim płaskim pędzelkiem, to jest również Lenka Cosmetics. I nałożę przy samej linii rzęs na górnej powiece i delikatnie też na szerokość właśnie tego pędzelka na dolnej powiece. I później będę to wszystko rozcierała innymi cieniami jeszcze. I teraz, moi drodzy, z kolejnego cienia, również z tej samej paletki, wybieram jakiś tutaj brąz. Myślę, że pomieszam ogólnie ten brąz i ten taki bardziej szarawy brąz ze sobą razem i będę tutaj sobie troszeczkę przyciemniała kąciki i delikatnie właśnie rozcierała kreskę, którą przed chwilą zrobiłam. Także ten brąz i taki, no można nazwać to taki szarawy brąz, ale bardziej właśnie pod szar mi tutaj podchodzi, więc mieszam sobie na też taką kulkę.
nakładam i delikatnie przycinam sobie zewnętrzne kąciki. Dobra, moi drodzy, żeby makijaż był taki bardziej płynny, to oczywiście dodam dwa moje ulubione brązy, które są właśnie takie fajne, one pasują praktycznie do każdego makijażu, właśnie żeby rozetrzeć cienie, żeby zrobić takie przejście między dwoma, bądź też między, wiecie, powieką ruchomą, gdzie jest nałożony cień i powieką już taką nieruchomą, żeby, wiecie, to było takie fajne, delikatne przejście. Zawsze miałam z tym problem i wiem, że wy również pisałyście mi pod ostatnim makijażem, że zawsze nie, że nigdy nie wiecie po prostu jaki dobrać do tego brąz i właśnie to są takie dwa neutralne brązy. Ten jest bardziej taki właśnie pasujący do wszystkiego, bo ten już ma domieszkę różu, ale mimo wszystko naprawdę w moich makijażach praktycznie zawsze one są, kiedy ja mam ciemne cienie, żeby po prostu rozetrzeć tą granicę. Także najpierw troszkę tego ciemnego, później tym jasnym wszystko jeszcze rozetrę. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt. Dobra, moi drodzy, zajmiemy się dolną powieką i na dolną powiekę nałożę ten tutaj cień brązowy i następnie rozetrę go właśnie też tymi dwoma brązami, które używałam teraz na górnej powiece i dołożymy trochę tego rdzawego kolorku, bo jednak wiecie, jak uwielbiam i on musi być wszędzie. A dobra, moi drodzy, jeszcze taki maleńki akcencik zrobimy sobie w samym wewnętrznym kąciku i tutaj już użyję takiego cienia w sumie rozświetlacza ze Slika i on już ma taki szampańsko-morelowy odcień i dam sobie go, ale taką delikatną kropkę wręcz, żeby delikatnie rozświetlić. Nie chcę bardzo mieszać złota ze srebrem, bo to bardziej wpada w takie srebro, żeby to się nie gryzło, ale mimo wszystko chcę mieć rozświetlone te okolice, więc taką ściebeczkę tutaj sobie dodam. Myślę, że to nie przeszkodzi w niczym. No i dobra. Teraz oczyszczamy oczywiście okolice pod oczami. Tutaj nałożymy sobie korektorkę, która z Kobo. Modeling Illuminator, mój ulubieniec. I nałożę go właśnie bardziej tutaj w zewnętrznym, nazwijmy to, kąciku. Troszkę tak idę w dół i to wszystko oczywiście rozetrę beauty blenderem. Dobra, moi drodzy, całą twarz teraz pokryję w okolice właśnie pod oczami i tutaj użyję Golden Rose Serie Paris i to jest taki puder matujący na duży pędzelek z Iglota 6SS. Nałożę go bardziej tutaj właśnie wewnątrz i delikatnie resztę tutaj przejadę na pozostałą okolicę, gdzie nałożę właśnie korektor i całą twarz, a resztę może twarzy zapudruję pudrem sypkim z PZ. Tutaj te okolice zwykle nie pudruję, tylko właśnie brodę, czoło i boki twarzy, gdzie będę miała nakładany brązer oświetlacz, żeby to mi fajnie się trzymało.
Dobra, moi drodzy, nałożymy teraz kredkę na linię wodną. Jest to Jumbo Pencil, tak? Big Bright Eyes Highlight in Nude. I to jest taka gruba kredka z Essence. Często się o nią pytacie. No i co, moi drodzy, teraz sobie wytuszuję rzęsy, zrobię brwi. Tusza 2 użyję. Oczywiście standardowo extension volume od Eveline oraz 3D od Brwi. Zrobię kredki Max Factora i przeczeszę to arsenikiem od Eveline, tak wiecie, żeby nie był to taki pudrowy efekt. I zaraz się widzimy. Dobra, moi kochani, łoko mamy gotowe, przykleiłam jeszcze kępki w zewnętrznym kąciku, jak widzicie, tak do połowy oka. Ja mam kępki z Donegala i korzystałam z kleju Duo. Standardowo mi się efekt taki bardzo podoba, taki właśnie tutaj w tym kąciku takich bardzo zagęszczonych rzęs. Nie wiem, jak wy dajcie znać, ale ja bardzo taki efekt lubię. Myślę, że do tego makijażu bardzo, bardzo to pasuje. Także, moi drodzy, tak wygląda właśnie makijaż. I co, przejdziemy do reszty twarzy, czyli do kontrolowania. Tak. I oczywiście, jeśli o zaroświetlacz, to nałożę sobie Ingrid Cosmetics. Ja jakoś zaroświetlaczami nie przepadałam, a ostatnio, kurczę, bardzo często używam. Bardzo fajny, bardzo przyjemny, taki delikatny, nienachalny i nietartetny przede wszystkim rozświetlacz. I korzystam z takiego wachlarza z Lęki. Nakładam sobie właśnie na szczyty kości policzkowych. Jego trzeba nałożyć nawet kilka razy, żeby on dał taki mocny efekt, także myślę, że to jest jego dużym plusem. Jeśli chodzi o bronzery, to użyję dwóch bronzerów. Bronzera ze Slika, tego z Trio w kolorze Fair, użyję na czoło. Czoło mocno kontrolować nie będę, dlatego że będę miała dzisiaj grzywkę, więc tylko bardzo delikatnie. Dobra, jeśli chodzi o kości policzkowe, to użyję bronzera z Inglota w numerze 505. Oczywiście innym pędzelkiem nałożę. To jest pędzelek z Lęki, a ten przed chwilą, który używałam, to był Hakuro. Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o usta, to na usta u mnie nowość. Avon in Bloom. Z tej takiej serii, taka cienka szminka. Bardzo ładny nudziak, ale jasny i nie każdemu będzie odpowiadał, będzie pasował przede wszystkim. Dobra, make-up mamy skończony, teraz zajmiemy się włosami. Idę tylko umyć moją grzywę, bo niestety ona nie jest w stanie tutaj nic ładnego nam zaprezentować, więc ją sobie umyję, wysuszę i zaraz do Was wracam.
Dobra, moi kochani, ostatnim elementem oczywiście jest strój. Włosy totalnie mi dzisiaj, znaczy włosy w sumie, kąt mi wyszedł super. Bardzo mi się podoba i tak na szybciutko, ale grzywka, widzicie, grzywka świeżo umyta i fiubiciu wczoraj miałam właśnie taką samą fryzurę i wyglądało to ślicznie, bardzo dużo osób mówiło mi, że fajnie właśnie mi, że ładnie wyglądam, a dzisiaj widzicie, ta bardziej przykapnięta, ta bardziej wywinięta i tak nie wyszło mi kompletnie. No ale tak jest właśnie ze świeżymi włosami, moje takie są przynajmniej, że latają we wszystkie strony. Dobra, makijaż widzieliście, fryzurę widzieliście, jeśli chodzi o ubiór bardzo prosty. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Czarna, zwykła bluzka. Bluzka pochodzi z Kubusa. Prosta, najzwyczajniej. Tutaj widzicie nawet dość wysoki ma dekolt. I do tego dobrałam dżinsy. Zwykłe dżinsy z House'a. I buty z CCC. Jakoś one się nazywają sztybelaty, coś takiego chyba. Pewnie przekręciłam, ale w każdym razie właśnie takie delikatnie czubki mają takie z przodu, bardzo mi się podobają, bardzo też je lubię i są w miarę wygodne. No i jeśli chodzi tutaj o biżuterię, to biżuterię, jak widzicie, mam taką właśnie w kolorze takiego brudnego złota, bardzo ładny, to znaczy nie, który pochodzi z Dressing, po prostu go uwielbiam, jest fantastyczny i paznokcie kompletnie nie pasują dzisiaj, niebieskie, ale już nie zmywałam, bo malowałam wczoraj i nawet dobrze wyglądają, także mam nadzieję, że nikt nie zauważy. I co, moi drodzy, to by było na tyle, całe przygotowanie, czyli Get Ready With Me, mam nadzieję, że się Wam podobało, dajcie oczywiście znać, włosy dzisiaj mi nie wyszły, także przymknijcie na to oko, mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba, no i strój, że też będzie w miarę. Okej, także zobaczcie sobie jeszcze szybciutko, jak wygląda w całości strój, no i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki.